Ten filmik poświęcimy na serię skróconego mnożenia, na kwadrat sumy, kwadrat różnicy oraz różnicę kwadratów. Na początek proponuję najprostsze podstawianie do wzoru, czyli kilka prostych przykładów. X plus 1 do kwadratu. Zgodnie ze wzorem, zacznijmy od tych brzegowych wartości. X kwadrat plus, tutaj jeszcze nie wiemy co będzie, 1 kwadrat. Tutaj jak zgodnie z tym co jest napisane w tym środkowym wyrazie, po prostu zastosujmy się do niego. 2 razy pierwsza wartość razy druga wartość, tutaj jeszcze plusik. 2 razy 1 to jest 2, czyli wyjdzie nam x kwadrat plus 2x plus 1, bo 1 do kwadratu to nadal 1. Coś bardziej skomplikowanego, niech to będzie x minus 3 kwadrat. No i jedziemy standardowo. Najpierw brzegowe wartości do kwadratu plus 3 kwadrat. No i tutaj mamy w środku minus, gdyż skoro tutaj jest minus, tutaj jest minus. Warto zwrócić uwagę na to, że te wzory skróconego mnożenia różnią się tutaj między sobą plusem, minusem, tym wewnętrznym, jak i tutaj w tych kolejnych wyrazach. Zatem stosujemy razy 2, razy pierwszy wyraz, razy drugi wyraz. Tak, nie musimy przypisywać, że trójka jest na minusie, gdyż ten minus jest tutaj z przodu. No i co? Aha, tutaj jest oczywiście x kwadrat. No i co? Przepisujemy tutaj mnożymy 2 razy 3, to jest minus 6, x dopisujemy, plus 9. No i dobra, spróbujmy coś bardziej skomplikowanego. Może coś takiego. 2y plus powiedzmy 5x do kwadratu. Dojdziemy. Bardzo ważne jest w tym wypadku, że bierzemy cały wyraz łącznie z liczbą, literką, wszystko co jest tym pierwszym wyrazem do kwadratu. Plus, oczywiście standardowo 2 razy 2y razy 5x plus oczywiście drugi wyraz, ale w nawiasie do kwadratu. Znowu ta sama zasada. Oczywiście zarówno piątkę, jak i x podnosimy do kwadratu. Nie możemy zapisać czegoś takiego 5x kwadrat. To jest oczywiście źle. No i co? Wykwadratujmy sobie tutaj. 2 do kwadratu to jest 4. 4y kwadrat plus. Zaczynamy od liczb, czyli 2 razy 2 to 4, razy 5, 20, razy x, y plus. Ta sama sytuacja. Tutaj 5 do kwadratu to 25, jak i x kwadrat. Koniec. Spróbujmy sobie zrobić troszkę bardziej trudne, może coś z pierwiastkami. Wyobraźmy sobie takie zadanko. Pierwiastek z x plus 1 plus powiedzmy pierwiastek z 2. Po prostu pierwiastek z 2. Oczywiście do kwadratu. No i standardowo. Trzeba zauważyć tutaj pewną rzecz. Oczywiście cały ten pierwiastek bierzemy do kwadratu. Następnie plus. Standardowo 2 razy pierwszy wyraz x plus 1 razy następny wyraz pierwiastek z 2. Tutaj mamy pierwiastki tego samego stopnia, więc w uproszczeniu one się znajdą pod jednym pierwiastkiem, ale to za chwilkę. No i oczywiście nasz pierwiastek z 2 do kwadratu równa się. Tutaj będziemy mieć, to jest pierwiastek drugiego stopnia, to jest kwadrat, czyli druga potęga drugiego stopnia, więc tak jakby one się
nam skrócą. Czyli będzie x plus 1, tutaj będzie plus 2, tak jak mówiłem wcześniej, dwójeczka wędruje tutaj pod pierwiastek, zapiszemy to w ten sposób. I plus 2. Możemy zredukować wyrazy podobne. Mamy to tutaj i tutaj, no i będziemy mieć x plus 2 pierwiastki z 2x plus 1 plus 3. I to jest wynik. Dobra, zróbmy jeszcze sobie jedno zadanie za kwadrat minus b kwadrat, czyli różnicy kwadratów. Wyobraźmy sobie o coś łatwego. Po prostu zrobimy takie coś. X kwadrat minus 1. A co? To jest po prostu x minus 1, x plus 1. W tym wzorze trzeba po prostu rozpoznać, co jest a, co jest b. W naszym wypadku a to jest x, czyli x kwadrat a kwadrat, tak? I zwróćcie uwagę, że a po prostu sobie piszemy i potem zmieniamy tutaj sobie znak przy b. A naszym b to jest po prostu nic innego jak 1 do kwadratu. 1 do kwadratu to nadal 1, czyli tutaj w tych nawiasach również nam się jedynki pojawiają. Zróbmy sobie coś troszkę trudniejszego. X kwadrat minus, niech to będzie 4. No jak już się domyślacie, tutaj się nic nie zmieni. Tu będzie plus oczywiście, tu będzie minus. No i teraz 4 to jest 2 do kwadratu, czyli tutaj się dwójka pojawia, tutaj dwójka. No i tyle, to jest cała filozofia, trzeba pamiętać po prostu. Spróbujmy coś trudniejszego. Może to was zaskoczy. X kwadrat minus 13. Zwróćmy uwagę, że 13 nie ma swojego tak jakby takiej fajnej liczby. Tak jak tutaj było 1 do kwadratu, tu było 2 do kwadratu, 3 to 9, 4 to 16, a 13 no to jaka liczba, tak? Ale jak najbardziej można to zapisać w tej postaci. Po prostu zrobimy to jako x minus pierwiastek z 13 oraz x plus pierwiastek z 13, czyli de facto nawet taką liczbę, która na pierwszy rzut oka nie jest drugą potęgą jakiejś liczby naturalnej czy jakiejś ogólnie innej liczby, można zapisać jako różnicę kwadratów. Dobra, no i to byłoby na tyle w tym filmiku.